Dobrze, oddaję głos. Dzięki. Proszę. Witam wszystkich. Nazywam się Artur Boniewski, jestem z firmy Vivid Games. Chciałem Wam przedstawić trochę informacji na temat tego, jak podeszliśmy do systemu analitycznego, który był, jest zorientowany na nasz obszar działania. Czyli na zbieranie informacji o graczach, tak by polepszyć monetyzację, zadowolenie graczy z naszych produktów. I tak się stało, że zaczęliśmy używać AWS Redshift Kinesis. Chciałem pokazać też, jak ta droga przebiegała, to znaczy, co rozważaliśmy, dlaczego i w końcu, jak to się stało, że wybraliśmy AWS. W pewnym sensie stanę się takim ewangelistą. Pomogę trochę AWS-owi, bo ta prezentacja będzie zorientowana na to, by przekonać do tego, że nie ma sensu szukać gdzie indziej. A pierwsze pytanie, jakie mam, zanim w ogóle zacznę, to kto tutaj jest programistą, DevOpsem? A kto jest SysOpsem, administratorem bardziej? Okej, jest część ludzi, którzy nie są ani tą, ani drugą, nie wiem, rolą. Też fajnie. Mam nadzieję, że jakoś trafię do wszystkich. Zacznę od agendy. Krótkie wprowadzenie, przedstawię się, przedstawię firmę, bo była taka okazja, że przede mną byli koledzy, tak, jeden z Allegro, to chyba każdy zna tą firmę, kolejny kolega Danielo z AWS-u, no chyba nie trzeba się zastanawiać, co to za firma, natomiast Vivid Games, chciałbym powiedzieć, czym się zajmujemy i jakie produkty mamy na naszym koncie. Następnie chciałem też powiedzieć o tym, dlaczego analityka jest w takim biznesie, jaka nasz potrzebna. Kolejną rzeczą, jaką drogę przebyliśmy, żeby w końcu i tak trafić na AWS i na dwa produkty, czyli Kinesis i Redshift. I opowiedzieć chciałem trochę o tych obu produktach, gdzie skupię się raczej na ograniczeniach i na takich tipsach, co warto zawczasu zrobić lub pomyśleć o czymś, nim się zaczniesz w tym dłubać i konkretnie rozwijać jakiś produkt w oparciu o te dwa serwisy. Więc krótki introduction. Firma Vivid Games S.A. Produkujemy gry mobilne, na urządzenia mobilne. Na naszym koncie jest sporo gier, natomiast dwa znane tytuły to Realboxing i Godfire. W Realboxing w tej chwili na świecie gra 25 milionów graczy. W Godfire trochę mniej. Teraz przygotowujemy sequel Realboxa. Fajną informacją jest to, że pozyskaliśmy prawo do IP Rockiego i firmy Creed, także filmu Creed i także te postacie jak Rocky Balboa, czyli Sylvester Stallone i osoba odgrywająca rolę Creeda też pojawi się w naszej grze. Fajny news. W tej chwili w firmie pracuje jakieś 120 osób, otworzyliśmy lokacje w Warszawie. Chcemy do końca roku pozyskać kolejne 30, jakieś 150 osób będzie pracowało w firmie. W większości to jest produkcja. Marketing i całe office to tak naprawdę jest raptem 20 osób. Ja z kolei zajmuję się Vivid Games, kontrolą, zarządzaniem działu R&D. Trafiłem do tej firmy rok temu, wcześniej 14 lat pracowałem w Alcatel-Lucent, też w R&D i miałem okazję posmakować zarówno świata premis, czyli tych starych serwerków, na których większość rzeczy, jakie robili programiści, to walczyli z tak zwanym HA, zapewnieniem replikacji, redundancji i tym podobne. I uciekłem stamtąd i wtedy oczy się otworzyły, że jest coś takiego jak AWS i można się skupić na logice, fajnych rzeczach, zamiast na zastanawianiu się, jak zapewnić niezawodność, tak? Bo za to już odpowiada AWS. Jaki jest business need tego, by tworzyć w ogóle analityki, co to nam daje, tak? Przede wszystkim analityki są po to, żeby zbierać informacje o graczach, możliwie wszelkie informacje. Oczywiście w nienachalny sposób, gracz nie musi się w ogóle tym dzielić, nie musi się chcieć dzielić, także to, co on da w wyniku tego, że coś robi w tych grach,
to jest nasze, natomiast nie ma czegoś takiego, że musi, nie wiem, na coś się zgodzić, musi coś wystawić specjalnie, żeby nam tą informację dać, bo inaczej nie zagra. Metryki są istotne z punktu widzenia monetyzacji, z punktu widzenia kontroli, czy dana aplikacja, czy tam jakaś funkcjonalność w grze jest dobrze odbierana przez graczy, co można by było polepszyć. Gra generuje setki eventów, które trafiają do naszego jakiegoś wielkiego data warehouse i te eventy są potem przetwarzane, badamy, jaka jest tak naprawdę reakcja graczy i to, w jaki sposób się gracze monetyzują, gdyż podstawą takiego biznesu jak gry online to jest to, że te gry są za darmo, natomiast wszystko, co daje firmie pieniądz, to jest tak naprawdę funkcjonalność dodatkowa w grze, no za którą, no niestety, ale gracz decyduje się zapłacić i chce za to zapłacić, więc ważne jest to, by też kontrolować jego zadowolenie poprzez zaangażowanie, pomiary tego zaangażowania. Metryki DAU, Daily Active Users, MAU, Mostly Active Users, Retention, czyli czy gracz wraca po jakimś czasie znowuż do gry, ale to jest ten sam gracz, który grał wcześniej, dzięki jakiejś akcji marketingowej, ARPU, Average Revenue Per User, LTV, Lifetime Value, to jest coś takiego jak długo gracz tak naprawdę musi w tej grze przetrwać, żeby mógł się zmonetyzować, czyli na przykład po jakimś czasie uzyskujemy z niego, nie wiem, 50 centów, tak? I to już jest wartość dla firmy, że ten gracz rzeczywiście korzysta z naszych usług i jest gotów za nie płacić. Agregacja, segmentacja, chcemy wiedzieć, ile kobiet, ile mężczyzn gra, w jakim wieku, z jakiego kraju, jakie urządzenia używają. Targeting, funnels, to jest coś takiego, co dzięki właśnie data warehouse, czyli przetwarzaniu masowych ilości danych, jesteśmy w stanie funnelik, czyli jakoś zlejkować jakąś grupę użytkowników, którzy doszli w grze do jakiegoś etapu, potem dzięki temu, że w jakiś sposób wymodelowaliśmy poziom trudności, byli w stanie przejść do następnego i następnego, a dzięki temu po drodze no, byli zadowoleni, kupili jakieś dodatkowe rzeczy, skorzystali z jakichś giftów i dzięki temu mamy też dobrą opinię o grze. AB testy to z kolei pomiary. Część użytkowników, nawet nie wiedząc o tym, dostaje jakąś konfigurację gry, część użytkowników dostaje inną konfigurację gry i patrzymy, w którym przypadku tak naprawdę to zaangażowanie graczy jest lepsze. To wszystko musimy zrobić dzięki właśnie zbieraniu zdarzeń z gier, wrzucaniu tych zdarzeń do jakiegoś wielkiej hurtowni danych i przetwarzaniu tych danych. Ostatnim elementem jest data mining. To jest naprawdę temat rzeka, modele predykcyjne, survival analysis, jakiś Bayesian modeling, projection, coś takiego, co powoduje, że dzięki jakiemuś zestawowi danych my jesteśmy w stanie wymodelować przyszłość, czyli sprawdzić, jeżeli jakiś trend się dzieje, co tak naprawdę wpływa na graczy, że oni najprawdopodobniej dzięki kolejnym jakimś naszym zmianom w grze zdecydują się na tą albo inną, nie wiem, usługę, akcję, zakup czegoś i tym podobne. Tam jest naprawdę dużo matematyki przetwarzania tak zwanego równoległego, tych masowych ilości danych i potem jeszcze przeliczania zgodnie z jakimiś algorytmami tego, co może, nie wiem, zadziałać w grze na plus, żeby ta monetyzacja była lepsza. Development i limitacje, jeżeli chodzi o koszty, tak? Temat analityk pojawił się gdzieś na początku roku. No i zarząd poinformował, że no zróbcie to szybko. Okej, szybko. Fajnie, pokiwałem głową, poszedłem do zespołu. No zespół już nie kiwał głową na tak. Natomiast zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić. Wpadł pomysł, no dobra, POC, ale POC z czego? Zaczęliśmy przeglądać różne technologie. Jednak pryncypał był taki, żeby udało się to zrobić szybko, naszymi siłami, żebyśmy nie potrzebowali jakichś super ekspertów z jakiejś niszowej technologii, bo po pierwsze, na pewno będzie trudno ich pozyskać, po drugie, będą kosztowni. Kolejna rzecz, czas. To nawet jeżeli byśmy pozyskali takich ekspertów, no to oni potrzebują czas, żeby zbudować takie środowisko, a my chcemy tak naprawdę mieć efekty, chociażby, nie wiem, stworzone na jakichś drutach, ale już. Więc też nie będziemy przecież odkrywać koła na nowo, poszukajmy czegoś, co już jest tak praktycznie z półki do wzięcia.
nie chcemy dużo czasu spędzać potem na utrzymanie tego, na administrowanie. No i wizja DevOps jest tutaj ważna, ponieważ jeszcze wcześniej podchodziliśmy do AWS-u z taką pewną, z pewnym dystansem, tak? Baliśmy się pchać w kolejne serwisy, stwierdzaliśmy, zróbmy to sami, bo w razie czego trzeba będzie uciekać, to uciekniemy sobie na Azura, a tam będzie to też działało, no ale po krótkim czasie stwierdziliśmy, że to nie ma sensu. I tak trzeba używać tego AWS-a, AWS jest fajny. Po co tracić czas, po co wysilać się na jakieś głupie rzeczy, które tak naprawdę nie interesują nas, nie chcemy w tym grzebać, są ciężkie, sprawiają kupę kłopotu, przypominam ten problem z reliability i tak dalej, redundancją, to mamy na AWS-ie, odpalamy, dziękuję, skupiamy się na logice. Więc zaczęliśmy na początku właśnie od tych rozwiązań takich niezwiązanych z cloudem. Nie chcę tu spędzać dużo czasu na tym. Są takie bazy jak HBase, darmowa ona jest, z tego co wiem, Apache'a. Jest w stanie przetwarzać, znaczy trzymać dużej ilości danych, jednak trzeba to utrzymywać samemu, to po pierwsze. Trzeba samemu postawić to środowisko high availability. Na dodatek nie mamy takiego friendly data retriever API, czyli nie jest to zwykły SQL na przykład, co byśmy chcieli, bo wszyscy SQL-a znają, tutaj trzeba jakieś API odpalać, obsługiwać to, obkodować, nie dziękujemy. Cassandra, kolejny system, miał SQL-like taki language, fajnie, ale dalej trzeba to samemu utrzymać, gdzieś postawić na jakichś EC2 instancjach, redundancję zapewnić, więc idziemy dalej. Pojawił się Couchbase. Couchbase to jest jakaś nowość, może nie nowość, dla mnie to była nowość, ok, głośno o tym było, fajne słupki, jak się wchodzi na stronę Couchbase'a, to się jest pokazany chyba wykres performance'u, SQL taki, potem Cassandra taka, a Couchbase taki słupek, że się nie mieścił na webpage'u, więc mówię, o, na pewno jest super. Ale znowuż, tak sobie troszeczkę kubeł zielonej wody wylaliśmy jako cały zespół i mówimy, dobra, weźmiemy tego Couchbase'a, trzeba się z nimi dogadać, żeby nas troszeczkę przeszkolili w tym, bo za dużo materiałów w necie nie ma. Zapłacimy za to, potem się okaże, że trzeba stworzyć jakieś środowisko wielonodowe na tych EC2 instancjach nawet, i powiedzą, no trudno, chcecie mieć redundancję, to tak róbcie. Koszt będzie duży, czasu mało na to, więc spójrzmy, co tam AWS dostarcza. No i tak przeglądamy ten AWS, no i trafiliśmy na Redshift i na Kinesis. Redshift to jest cytat, jest po prostu wielkim data warehouse, który pracuje w modelu pay as you go, czyli ile z tego korzystamy, za tyle zapłacimy, jak nie korzystamy, to nie płacimy. Ma SQL interface, czyli nie trzeba inwestować w jakąś tam niszową wiedzę, treningi. Osoby, które pracują w R&D u nas, znają SQL-a, potrafią jakoś dobrze zoptymalizowane queracze zapodać. Nie trzeba się martwić HA, backupami, scalingiem. Wszystko to robi Redshift za nas. Kinesis z kolei to jest wielka rura do zbierania eventów, tak? Na świecie, tak jak wspomniałem, powiedzmy gra te 25 milionów graczy, oczywiście nie wszyscy jednocześnie, jakiś procent z nich, ale ten procent też jest potężny. Z kolei zdarzeń z gry generują się setki w każdej wręcz, nie wiem, może nie sekundzie, ale minucie. Trzeba to zebrać, trzeba to przetworzyć i trzeba to zeskładować w bazie danych, a potem jeszcze pobrać to i w jakiś sposób dodatkowo przetworzyć, by stworzyć agregaty, jakieś wykresy, trendy i tym podobne. Więc Kinesis to Streaming Data Service, który ma tą właściwość, że przetrzymuje zdarzenia, czy to, co się do niego wpycha, przez 24 godziny. Jeżeli nawet nasz system by w jakiś sposób miał problemy z obsługą dużej ilości zdarzeń, to te 24 godziny mamy na to, żeby te zdarzenia przetworzyć. Po tych 24 godzinach te zdarzenia znikają. To jest wystarczający okres na to, by sobie poradzić. Ma HA, ma scaling. Nie interesuje nas to, gdzie to jest tak naprawdę, jak to funkcjonuje. Ważne, że możemy w to wepchnąć i wyjąć.
Przejdźmy może do bardziej szczegółowej informacji, jak działa Redshift i dlaczego on jest taki fajny. Redshift, tak jak powiedziałem, ma interfejs SQL-owy. Do niego się dobieramy przez standardowe interfejsy JDBC lub ODBC i może pracować w trybie jednonodowym lub wielonodowym. Tryb wielonodowy daje właśnie to, czym Redshift się też chwali, a mianowicie MPP, czyli Massive Parallel Processing. Query, które jest zadawane do bazy danych, tak naprawdę przez leader node, jest dzielone na mniejsze kawałki i porcje są rozsyłane między compute nody i te compute nody zbierają po kawałeczku to, co w sumie już na leader node, gdy do niego dotrze, jest zbierane w jedną odpowiedź i trafia z powrotem do klienta. Czyli im więcej compute nodów, tym lepiej, jeżeli chodzi o MPP. Kolejną rzeczą jest to, że Redshift jest bazą kolumnową, czyli w szczególności tam, gdzie jest analiza danych ważna, przetwarzanie takie, w którym nie zależy nam na jakichś transakcjach czy tam relacjach między danymi, a bardziej liczeniem ich, transformacją, możemy zaoszczędzić bardzo dużo na performance poprzez to, że trafiamy w jakąś przestrzeń na dysku, tak? I.O. jest mniej konsumowany i lecimy po jakiejś konkretnej kolumnie i te dane możemy policzyć, zebrać. I ostatnią rzeczą jest też to, że Redshift robi kompresję danych, o ile się ją włączy. Moc obliczeniowa sprzętu jest na tyle duża, że ta kompresja nie boli, natomiast na storage bardzo fajnie wpływa, tak? Jest mniej konsumowana przestrzeń dzięki temu, że te dane są skompresowane, a w powiązaniu właśnie z kolumnową strukturą tej bazy danych, to te dane się jeszcze bardziej kompresują, ponieważ one są homogeniczne, czyli jednego typu tak naprawdę są dane, można je bardziej efektywnie skompresować w takie paczuszki, potem pchamy się na następną kolumnę i tej kolumny konkretna jest jakaś struktura danych, która jest też jakaś monolityczna, homogeniczna. Jakie ma limitacje Redshift, ograniczenia? To ile baz danych i z kim można tam wrzucić, to może nie jest aż tak bardzo bolesne, bo z tym sobie pewnie dużo firm poradzi, że tam jest tylko 60 baz danych. Ja nie sądzę, żeby firmy miały więcej, które są powiedzmy takiej skali jak Vivid Games. Natomiast interesujące jest to, ile połączeń do bazy można ustanowić. Jest to 500. Także od razu zachęcam do tego, by skorzystać z podstawowego patternu architektury oprogramowania, czyli puli. Kolejna rzecz to ilość accountów per cluster, 20. Czyli jeżeli mamy jakiś zespół administratorów bazodanowych, ludzi, którzy przetwarzają te dane i chcą się dobierać przez jakieś dodatkowe narzędzia typu Tableau, które mają interfejsy bezpośrednie do Redshiftu, każdemu byśmy chcieli w jakiś sposób dać inne konto, no to tych kont jest raptem 20, które można wykorzystać. No i taka błaha sprawa jak naming convention, tu już nie będę za dużo o tym mówił, przejdę dalej. Tipy. O ile Redshift jest super, jeżeli chodzi o zapytania, czyli querowanie, dzięki tej strukturze wielonodowej i możliwości rozszardowania takiego query na mniejsze kawałeczki, to mamy tu taki potężny insert penalty, czyli jeżeli byśmy się dobierali do bazy danych i wrzucali do niej coś przez standardowe query SQL-owe insert, trafia one do leader node'u i leader node staje się takim single pointem, który to przetwarza. Nie mamy tutaj tej właściwości, wykorzystania właściwości równoległego przetwarzania. W to miejsce lepiej skorzystać z tak zwanego mechanizmu copy, który z kolei polega na tym, że można w tak zwanych batch insertach praktycznie wykorzystać tą wielonodowość systemu i
dzięki temu oczywiście ten performance takiego Redshifta jest znacznie lepszy. Tu jest też taki tip, jeżeli lubimy już to kopy, nie skupiajmy się na tym, żeby dane do nakarmienia tej funkcji kopy wrzucać fizycznie na S3. Lepiej wrzucić tam tak zwany link, czy taki manifest, który jest lekki i to jest tak naprawdę referencja, gdzie on tam na tym naszym EC instancji, która, nie wiem, ma te dane do wrzucenia, jest, tak? I dzięki temu nie musimy się bawić w transfer tych danych na S3 bezpośrednio. Nie zapomnijmy o efektywnym takim hashingu, czyli randomowości distribution key i sort key, bo jeżeli chodzi o distribution key, to jest to jedyny sposób, by wymusić na systemie to, by te dane rzeczywiście były rozszardowywane w jakiś sprytny sposób na wiele nodów. Jeżeli byśmy tam wrzucili distribution key, który cały czas jest stały, to tak naprawdę będzie trafiał te dane będą trafiały do jednego nodu. Kolejna rzecz to to, że jeżeli już jesteśmy skupieni na tym, żeby kopy robić z S3, by backup się robił na S3, no to S3 i Redshift powinien być w tam samym regionie. No to nie trzeba tego tłumaczyć, transfer penalty tutaj ma znaczenie. Używajmy kompresji na kolumnach, o tym już wspominałem. I też istotną rzeczą jest, nie wiem, może to się zmieniło, bo to jest jakby zapisek z tych, nie wiem, researchu, który miał miejsce na początku roku. Łatwo rozszerzyć tego Redshifta. Dodajemy kolejny node, właściwie serwis bez impaktu, cały czas pracuje. Dodajemy ten node, on w którymś momencie zacznie być widoczny dla całego klastra, by tam wpychać dane. Natomiast jeżeli danych już mamy mniej, bo ta potrzeba rozszerzenia była chwilowa, to niestety, ale nie można w łatwy sposób tego zdegrowować. Trzeba po prostu zrobić jakiś backup, zwinąć klaster, stworzyć nowy z tego backupu na jakimś konkretnym typie nodów i w jakiejś konkretnej ilości tych nodów. Odsyłam po więcej informacji na dokumentację. Jest też fajny use case Noki, który też dużo daje, jeżeli chodzi o wizję całej usługi. Kinesis. Te dane, które trafiają z gier, muszą gdzieś muszą trafić. I tym czymś jest właśnie Kinesis, wielka rura do zbierania danych z urządzeń końcowych, zwykłe HTTP requesty. Put rekord, wrzucenie rekordu na kolejkę kinesisową, ona trafia do jakiegoś konkretnego streamu. W tym put rekordzie jest odpowiedni parametr, który powoduje rozszardowywanie tych requestów, tych putów na tak zwane shardy. Shardy to w ramach danego streamu kilka równoległych takich mini kolejek, które można uznać za kontenerki, do których trafiają eventy z konkretnych device'ów lub eventy, które dotyczą konkretnej usługi. To już zależy od programisty, jak zadecyduje. Ważne jest to, by z tych shardów korzystać w sprawiedliwy sposób, czyli tak tworzyć te shardy, by i partition key'e, by trafiało równo mniej więcej tych eventów, jeżeli są z device'ów z całej populacji, do jednego, drugiego, trzeciego, czwartego shardu. Kolejna rzecz to ważną cechą tego Kinesisa jest to, że on w bardzo szybki sposób może się growować, czyli jeżeli widzimy, że rośnie ruch i no, zbliżamy się do jakiejś magicznej wartości granicznej na danym shardzie, możemy zareagować jakimś CloudWatch alarmem i growować automatycznie następny shard poprzez taki tak zwany splitting. Czyli oryginalny shard dzieli się na kolejny,
z tego poprzedniego shardu, oczywiście w kolejce jeszcze są jakieś eventy, które nie przeniosą się do tego nowego, trzeba je zdjąć z tego shardu, natomiast na następnym shardzie pojawiają się kolejne eventy, które już wchodzą do systemu. I co ważne, o tym też już mówiłem, to te 24 godziny, gdzie eventy tak naprawdę cały czas istnieją. Jakie ma ograniczenia? Default shard limit to jest 10, maksymalnie 10 shardów można wytworzyć, chyba że się skontaktujemy z Amazonem, żeby tą wartość zwiększyć. Wielkość data blobu i tu jest właśnie sytuacja, która wymaga poprawki. Jeszcze na początku roku była informacja, że to 50 kilobajtów. Teraz przeczytałem sobie w dokumentacji, że to już jest 1 megabajt. Więc o ile wcześniej mógł być to problem i myśmy się zastanawiali, jak to dobrze, efektywnie wykorzystywać, bo przecież 50 kilo to wcale nie tak dużo, potem będziemy liczeni za ilość putów, tak, żeby ta ilość eventów przyszła kompletna. Tak teraz, jeżeli mamy 1 megabajt, nie powinien być to problem. Ale przy okazji właśnie tej limitacji 50-kilobajtowej dobrym hintem jest to, by agregować dane, czyli jeżeli aplikacja ma zbierać, generować jakieś eventy, to ona niech sobie je najpierw pozbiera i w jakichś tam odstępach czasowych takie paczuszki wysyła, by nie generować za dużo putów do Kinesisa, gdyż za to się płaci i też są ograniczenia. Maksymalnie 1000 putów na jeden shard na sekundę i throughput 1 MB na sekundę. Natomiast jeżeli chodzi o odczyt, to 2 MB throughput i 5 readów na sekundę. Tipsy. Stworzenie streamu to jest tak naprawdę uruchomienie Kinesisa. Może być tak, że aplikacje wasze będą wymagały wielu streamów. W naszym przypadku wystarczy jeden, który jest rozszerzalny poprzez dodawanie shardów. Natomiast jeżeli ktoś ma taką potrzebę, by tworzyć całe streamy, to musi wiedzieć o tym, że może takie tworzenie streamu zajmować nawet kilka minut, zanim stanie się aktywny. Amazon też pisze, że sekwencja danych nie jest gwarantowana. Czyli jeżeli znajdzie taka sytuacja, że z jednego device'a jakimiś ścieżkami, nie wiem, routing spowoduje, że event, który był później o tą jedną mikrosekundę czy milisekundę trafił wcześniej do Kinesisa, to Kinesis to weźmie w takiej kolejności, jak przyjął i koniec. Rozwiązaniem tego jest jest ustawienie odpowiedniego parametru sequence number for ordering. Dzięki temu Kinesis też dba o to, żeby nawet jeżeli taka sytuacja zajdzie, odpowiednio ułożyć te dane we właściwej kolejności. Partition key, o tym mówiłem, żeby wykorzystać w pełni własności shardów, należy mieć jakiś konkretny mechanizm, który spowoduje, że ten partition key w jakiś randomowy sposób będzie ustawiany. W przypadku gier mobilnych, czy w ogóle aplikacji mobilnych, można sobie użyć na przykład jakiegoś UID, jakiegoś ID device'a, który w sieci, powiedzmy, jest unikalny i dzięki temu też sterujemy tym, że dane z jakiegoś konkretnego urządzenia zawsze trafiają do tego samego device'a. Z kolei z innego urządzenia trafiają zupełnie gdzie indziej i wiemy, że tam tylko powinniśmy się spodziewać tych zdarzeń z tego urządzenia. 3-sekundowa latencja między czasem, jak rekord trafia do Kinesisa, a potem jest dostępny dla pobrania przez ETL-ki. ETL to jest Extract, Transform, Load proces, czyli pobieramy jakieś dane z Kinesisa, przetwarzamy je i wrzucamy do Redshifta na przykład. I nie jest tak, że to jest natychmiastowe, czyli 3 sekundy może być nawet takie window, zanim się ten event pojawi od momentu do pobrania, od momentu wpuszczenia w rurę. Natomiast nie szkodzi, w loopie się ten get records generuje, on ma odpowiedni iterator, tak, taki kursor, dzięki któremu nawet jeżeli nic się nie nazbierało, to on sobie potem jeszcze raz to powtórzy, pozbiera i ten iterator przestawi. Resharding, splitowanie i merge'owanie.
Jeżeli nie używamy SDK-ów amazonowych, to musimy sami zadbać o to, żeby odpowiednio obsłużyć shard, który będzie zwijany lub shard, który będzie splitowany, gdyż eventy, które są na shardzie, który był jako child stworzony do poprzedniego, gdy był splitowany, muszą być zdjęte wcześniej, a potem ten shard można zwinąć. Natomiast jeżeli się korzysta z tak zwanego KCL SDK, Amazon już ma te mechanizmy wbudowane, nawet na tym nie musimy mieć żadnej kontroli, KCL o to zadba. Mogą się pojawić duplikaty w Child Shardzie, więc nasza aplikacja też musi już po stronie serwerowej mieć odpowiednie mechanizmy obsługi tych duplikatów. Zdarza się często, jak zrobiliśmy performance runy, gdzie generowaliśmy naprawdę sporo danych do Kinesisa, gdy nastąpiło automatyczne stworzenie następnego sharda, nagle się okazało, że w tym parencie jest event o konkretnym ID i w childzie też się pojawił ten sam event. Nawet jeżeli zwijamy dany shard, to on jest nieaktywny do wrzucania na shard nowych danych. Natomiast i tak w nim dane istnieją przez następne 24 godziny. Jeżeli możemy mieć taki worker, który temporalnie się odpala i zbiera z jakichś starych shardów dane, jest ok, bo te 24 godziny powinny wystarczyć. Natomiast jeżeli nic z tym nie robimy, no to po 24 godzinach z tego zabitego sharda również już nie będziemy w stanie żadnych eventów zebrać. Dokumentacja. Kolejny case study, firma Supercell, gdzie przedstawiła swoje rozwiązanie oparte o Kinesisa. Zachęcam. Natomiast dokumentacja i przede wszystkim FAQ naprawdę dużo nowych informacji ma uzupełnionych. Być może któreś rzeczy z limitacji, które przedstawiłem, są nieaktualne, za co przepraszam. Do jednej się już przyznałem, a nie wiem, jakie są jeszcze rzeczy, które mogły być tutaj mylne. To wszystko. Dziękuję. Pytanie do Ciebie. O Jezus. Tak. Bo tak sobie rozmawiałeś tutaj z kolegą. Coś powiesz o kosztach? Właśnie. Niskie. Niskie. Niskie koszy, naprawdę. Jeżeli chodzi o Kinesis, koszty są naprawdę niskie. Tam to były dziesiątki dolarów. Przy jakimś tam potężnym ruchu, gdzie rzeczywiście tych shardów musieliśmy namnożyć. Jak się skorzysta z tego kalkulatora, bo jest taki do przeliczania Kinesisu, no to potwierdzają się te wartości no, namacalnie. Redshift gorzej. Redshift naprawdę się, jeżeli chodzi o pieniądze. Jak jest dużo danych, sporo, mało tego, Redshift, przecież dla firm ważne jest to, by mieć backup, tak? I nawet z jednej strony Amazon się chwali, że Redshift przydziela przestrzeń na S3 na jeden backup i póki ten backup jest równy temu, co aktualnie jest w bazie danych, to jest for free. Natomiast więc inne firmy chętnie by miały tak naprawdę no, iteracyjnie kilka backupów wstecz, tak? I już za te kilka backupów, kiedy zaczyna to przewyższać ilość danych, które są aktualnie w Redshifcie, też trzeba płacić. No jest trochę. Niestety Redshift wygląda słabiej. Natomiast jak się zastanowi, ile trzeba by było włożyć pieniędzy, już nawet nie wspomnę o tej przygotowaniu infrastruktury, tak, żeby stworzyć własny data warehouse, ale potem by to utrzymywać, to i tak to jest warte tych pieniędzy naprawdę. We really try always to listen to the feedback from our mm-hmm. customers. So there's a couple of improvements that we did in the last months. Mm-hmm. So now the maximum size of the data is 1 megabyte. Yes, that's correct. I had wrong data in my presentation. And also the latency now it's in the 100 of milliseconds. Okay, I didn't know that. No, I we didn't. Use the latency for the okay. records from 2 to 4 seconds. Great. Now it's 100 milliseconds. Great. I said in Polish that we started this POC and research at the beginning of this year. And then we finished on the POC
and we moved to the preparation to the another product, and that's why we are not maybe I am not up to date with the data. Very good. Very good. Very good. Okay. Jeszcze raz? Nie. Rzeczywiście, bo Redshift dostarcza chyba interfejsu do Postgresowego i do Microsoftowej bazy danych, nie? Ja używam. A, Postgresowej. Na pewno nie ma MySQLowej. Vacuuma nie odpalaliśmy. Takie pytanie. W Redshifcie bawiliście się, co się stanie, jak wpieknie wam masternode, który kontroluje cluster? Znaczy, tam nie ma czegoś takiego jak kontrola nad masternode'em. Tam nie. Znaczy, to jest tak. System jest. No, AWS się chwali, że system no, nie ma szans, żeby padł, ale jest taka sytuacja. To nie jest prawda, oczywiście, że to nie jest prawda. I problemem też jest to, że on jest single AZ. To znaczy, że jakby nawet spadła jedna multi AZ, tak, to mamy po ptokach. Natomiast ja nie byłem w stanie z zespołem jakoś, nie wiem, doświadczyć i doprowadzić, zasymulować padnięcia mastera, bo nad tym tak naprawdę nawet nie mamy kontroli. Bo taki od nas tips taki, że jak zdechnie wam master node, to cały cluster jest zaorany. Trzeba z backupu odskleczyć. Nie da się nic wtedy zrobić. Tylko to są backupy. Ja myślę, że pytanie troszkę zapytam tak do grupy, czy ktoś miał na przykład problem w ostatnich 24 godzinach z Redshiftem? To mi się wczoraj dwa razy złożył. Nie, w tym regionie. A w Irlandii. Nie. Właśnie to jest trochę problem z Amazonem, że nie znalazłem takiego dobrego forum, na którym można by było live otrzymywać problemy, jakie mają z infrastrukturą. No nie, jest taka strona support, czy coś takiego, w którym statistics i jest informacja. Takich małych rzeczy nie ma, bo to podejrzewam, że lokalnie gdzieś w jednym regionie, albo kilka klasów, a nie W zeszłym tygodniu Virginia coś tam padła ostro i akurat my mieliśmy na Virginii. Trochę słabo było. Tak, mieliście? Wszystko zielone, a Virginia słabo, nie? Życie. No, ktoś chciał nam zrobić cikusa. To. Jakieś pytania jeszcze? Ja mam takie jedno pytanie, bo tak mówisz o wolumenie danych. Jakie też sprzętów mówimy? To są 1000 na sekundę, 10 tysięcy na skórze tych eventów, rozumiem, mobilnych gier. Z mobilnych gier to jest około 800 eventów do 1200 w trakcie jednej sesji gry, a gra trwa jakieś, nie wiem, gracz przeciętnie gra jakieś 3-4 minuty i znika. Ja bym tu liczył, no nie wiem, setki tysięcy, milion, 2 miliony, coś takiego. Na dzień. Te analizy są online, w sensie masz je online, czy to dane i po prostu kwerujesz to? Nasz system ma funkcjonalności agregacji, tak? I on te agregaty się co godzinę na przykład odświeżają. Czyli wszystkie dane zebrane z opóźnieniem tej jednej godziny mamy już uwzględnione. Kantujemy je i tak dalej. Natomiast Kinesis daje też taką fajną funkcjonalność, gdzie w czasie rzeczywistym, jeżeli jakiś event trafi i warto na niego zareagować od razu, no to może odpowiedni worker wykonać na przykład wysłanie jakiegoś pusha do gracza. Super, trafiłeś akurat na to, skoro trafiłeś, to masz tu od nas gifta. Ale te agregaty, które odczytujecie, to macie odpowiedź natychmiast, nie jest jakiś patchowy przetwarzany. Znaczy, w tym momencie dostaną odpowiedź za godzinę, za dwie, jak... Wiadomo, że my robimy to na zasadzie takiej delty, tak? Czyli jakby nagle byś wpakował nam, nie wiem, zestaw 2 petabajtów danych, tak, do przetworzenia, to ten nasz worker, który tworzy całą tą strukturę agregatów, no to by troszeczkę się pocił przez jakiś dłuższy czas. Natomiast jak on żyje równolegle do pracy całego systemu live, no to on zaczyna co jakąś godzinę zawsze tą deltę sobie znowuż przetworzy, nie?
i agregaty, nawet jak na te dane w takiej ilości, jaka jest, to jest jakieś 10 minut, 15 i są już przetworzone, tak? A w jakim modelu macie generację cały czas 24 na godzinę, 24/7 czy też on demand? 24 na godzinę, na dobę.